pohandlujmy. Zatrzymaj się! O co chodzi? Dla takich jak ty nie ma przejścia. Odejdź. O bogowie! Obcy! Odejdź! Odejdź! Co słychać? Wody wokół wyspy są teraz dziwnie puste przez zakaz Robara. Nie umiem się do tego przyzwyczaić.
nie ma. Rozumiem. Co cię do nas sprowadza, młodzieńcze? Szukam brata, nazywa się Jorn. Nie słyszałeś o nim może? Niestety, pierwsze słyszę. Od dłuższego czasu społeczność klasztoru jest zamknięta na sprawy zewnętrzne i nawet takie wieści tu nie docierają. Spróbuj popytać w mieście. Tam na pewno ktoś udzieli ci pomocy. Czy mogę wejść do klasztoru? Nie. Przeor zakazał wpuszczania obcych. Wyjątkiem są chorzy i potrzebujący, którzy nie mają się gdzie udać. Ty mi na takiego nie wyglądasz. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? Klasztor jest siedzibą magów wody oraz nowicjuszy od niepamiętnych lat. Służy nam za miejsce modlitw, pracy oraz kontemplacji. Jeśli lubisz historię, polecam poczytać o kompleksie w księgach. Niektóre historie związane z tym miejscem są naprawdę fascynujące. Wolfzak wiedział, co robił, wyrażając zgodę na budowę tego miejsca. Bez klasztoru Archolos nie byłoby takie same. Co możesz mi powiedzieć o magach wody? Pewnie już to wiesz,
Ale jesteśmy kapłanami Adanosa, strażnikami równowagi oraz opiekunami chorych. Odkąd Przeor nakazał nam izolację w klasztorze, nie możemy już swobodnie opuszczać tej wyspy i pomagać potrzebującym na całym Archolos. Tylko wybrani magowie posługują poza tymi murami. Większość z nich przebywa w mieście. Co słychać? Cisza, spokój. Mam tutaj mnóstwo czasu na kontemplację, co potrafi być i piękne, i irytujące. Oh, my God.
musisz o to pytać. Czy wino jest już gotowe? Cierpliwości. Przecież mówiłem, że poślę po ciebie gońca, gdy już będzie gotowe. Jak sytuacja na winnicy? Fatalnie. Coś złego dzieje się na tej ziemi. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie się stąd zaraz wynosić. A ty gdzie? To chyba oczywiste, do miasta. W takim razie równie oczywiste będzie, gdy poproszę cię o pokazanie swojej przepustki. Chyba musiałem gdzieś ją zostawić. Tak też myślałem. Odprawili cię z niczym, prawda? Podobno potrzebuję jakiegoś glejtu. Tak, ostatnio zaostrzone zostały przepisy. Jeśli nie jesteś obywatelem, to nie wejdziesz bez odpowiedniego pisma. Masz jednak szczęście. Tak się składa, że mogę ci pomóc dostać się do środka. Wybieram się do Silbach. U tamtejszego starszego wioski mógłbyś dostać taki dokument. Chęcią cię tam zaprowadzę. A jaki ty masz w tym interes? Jako przedstawiciel gildii kupieckiej, tak jak wielu moich kolegów rozsianych po wyspie,
oferuje usługi eskorty. Za kilka monet zaprowadzimy cię do każdego ważnego miejsca na wyspie. A jako, że i tak zmierzam do Silbach, to proponuję promocyjną cenę. Nie ma jakiegoś innego sposobu, by dostać się do miasta? Tego nie powiedziałem. Glade to najpewniejszy sposób dostania się do środka, ale gdybyś miał dokument potwierdzający, że zostałeś wysłany w jakiejś sprawie do miasta, powinieneś zostać wpuszczony. Oczywiście zawsze zostaje też klasyczna łapówka, ale to raczej bardzo ryzykowne, gdy nie wiesz komu i ile zapłacić. Większość strażników przy bramach to straszni służbiści. Myślisz, że drwale mogliby wystawić mi taki dokument? Nie zaszkodzi spróbować. Jeśli potrzebujesz eskorty, to z przyjemnością zaprowadzę cię do pobliskiego obozu węglarzy. Z tamtego miejsca powinieneś bez większych problemów dotrzeć do Knuta i jego ludzi. Po drodze muszę się jednak zatrzymać jeszcze na moment w Silbach, ze względu na sprawę gildii. Decyzja. Hej. Co ty tutaj robisz? Jestem rybakiem, w dodatku z monopolem na ryby pływające w tym strumieniu. A tak w ogóle, to nazywam się Lati. Jak leci? Ryby biorą, ludzie z miasta chętnie je kupują. Wszystko jest tak, jak należy.
jeszcze... Mądra decyzja. Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Czego plądrować. Czego plądrować. Czym? Tu nie ma.
Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Zawsze to powtarzałam. Hej, ty! Oddawaj moje ryby! Nie ukradłem ci żadnej ryby. Widzę cię pierwszy raz na oczy. Niech to szlak. Tak czułem, że się nie dasz nabrać. Ale to może nawet lepiej. Po prostu zabiję cię i zabiorę wszystko, co masz. Rany. Oni zrobią sobie krzywdę! Każdemu jest ciężko. Chwila. Nie potrzebujesz czegoś? A co, rozdajesz coś za darmo? Myślałem raczej o pracy. Nie sądzę, żebyś znał się na rybołówstwie, a innych pracowników nie potrzebuję. Co słychać? Im więcej obcych, tym więcej kłopotów. Zawsze to powtarzałem i zdania nie zmienię. Zaczekaj chwilę. Przypomniałem sobie o jednej rzeczy, z którą mógłbyś nam pomóc. Jeszcze do niedawna mieliśmy na plaży dodatkowe miejsce do suszenia ryb i odpoczynku po pracy. Pogodne dni nawet je stąd widać. Jest kawałek na północny zachód stąd. Któregoś dnia, wracając z połowów, zauważyliśmy, że obok naszego obozu na piasku wygrzewają się jakieś wielkie czerwone jaszczury. Woleliśmy uniknąć spotkania z tymi przebrzydłymi bestiami, więc po prostu porzuciliśmy tamto miejsce. W obozie nie było prawie nic cennego, oprócz jednej wytrzymałej sieci. Jeśli uda ci się w jakikolwiek sposób odzyskać, to znajdzie się dla ciebie odpowiednia nagroda. Będzie jeszcze gorzej.
Odłóż broń! Niczego tu nie znajdę.
Tylko bez magii. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Widzisz, to nie było takie trudne. Naprawdę, sam wiedziałem. Hej. Mam twoją sieć. Już się bałem, że te bestie cię tam upieką. Dobra robota. Teraz będziemy mogli łowić bez obaw, że nie mamy żadnej zapasowej sieci. Weź te kilka drobiazgów, które znalazłem na plaży. Słyszałam co innego. Ktoś musi pracować. Nic tu nie ma. To duże szanse. Nic tu nie ma. Tajemnica, o której nic tu nie ma. Wiedzą. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie rozumiem. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Rozumiem. Nie opowiadaj mi takich rzeczy.
Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkimi. Niczego tu nie znajdę. Hej, co tutaj robisz? Próbuję wytropić pewną rzadką zwierzynę,
ale swoimi ciężkimi buciorami i zapachem zacierasz jej wszystkie ślady. Dlatego będę wdzięczny, jeśli zaraz opuścisz to miejsce. W porządku, nie będę ci przeszkadzał. Na co polujesz? Dostałem zlecenie od lokalnej gildii na ubicie bestii, która utrudnia życie mieszkańcom Silbach. Podobno zabiła już parę osób i pozostaje nieuchwytna. Jakieś postępy? Z pewnością by były, gdybyś się tu nie zjawił. Udzielisz mi lekcji polowania? Jedna lekcja czy dwie nie wystarczą, byś stał się dobrym myśliwym. Tam, skąd pochodzę, najlepsi myśliwi uczą się łowiectwa przez całe życie. I mimo to nie starcza im czasu, by poznać wszystkie sekrety tej sztuki. Do tego teraz szczególnie nie mam czasu na udzielanie porad. W końcu muszę wykonać swoje zadanie. Skoro tropisz trudną, uchwytną bestię, to odszukanie jednego rannego człowieka nie powinno sprawić ci kłopotu. Pewnie nie, ale czy to zrobię? Wątpię. Na pewno nie teraz, gdy jestem bliski odszukania zwierzęcia. I tak mam już zadanie utrudnione ciągłym zacieraniem jego śladów przez takich jak ty. Nie jestem bogaty, ale zapłacę ci, jeśli mi pomożesz. Wątpię, żebyś zaoferował mi więcej niż moi obecni pracodawcy. Poza tym nie zajmuję się tropieniem ludzi, a dzikich zwierząt. Ktoś jeszcze tędy przychodził? Patrząc po śladach, była to trójka ludzi. Gdyby nie oni i ty, byłbym o włos od wytropienia celu. Jak dokładnie wyglądały te ślady? Pamiętam, że jedne z nich były głęboko zatopione w błocie. Najpewniej należały więc do jakiegoś wielkiego faceta. Drugie ledwo co zagłębiały się w ziemi, a trzecie były nieregularne. Wyglądały jakby osobę, która je zrobiła, ciągnięto po ziemi. Pamiętasz, w którą stronę prowadziły ich ślady? W stronę miasta. Z wyjątkiem myśliwych rzadko kto zbacza ze ścieżki, szczególnie gdy bestia jest na wolności. Dzięki za informację. Tam! Stać! Nie wpuszczamy w nasze mury takich kmiotów jak ty. Ej, mam chyba prawo wejść do miasta. Śmiem w to wątpić. Miejsce kmiotów jest na farmie. A teraz zmiataj stąd. Wyglądasz mi na kogoś, kto sprawia kłopoty. A my tutaj kłopotów nie chcemy. A jeśli będziesz dalej naciskał, to twoja dupa zaraz poczuje mojego buta. W porządku, pójdę już. Pozdrów w chlewie swoją rodzinkę.
Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Jak leci? Wychodzę na prostą, a wszystko dzięki twojej interwencji.